Cześć, witam was, Kasper. Dzisiejsza recenzja jest sponsorowana przez firmę Hama. Myślę, że już wielu z was zna tą markę. Jest to niemiecki producent oraz dystrybutor akcesoriów oraz sprzętu elektronicznego. Działa na rynku już prawie 100 lat, więc myślę, że jest to bardzo rozpoznawalna marka. No i właśnie dzisiaj udostępniła nam do recenzji dwa bardzo ciekawe urządzenia, a mianowicie głośnik mobilny. Jest to Pipe 2.0 o bardzo dobrych parametrach, o którym sobie za chwileczkę nieco więcej powiemy, oraz smartwatch Fitwatch 5910, tutaj w dwóch wersjach kolorystycznej, wersji czarnej oraz wersji tutaj takiej różowej. I również o tych zegarkach będę chciał wam nieco więcej powiedzieć podczas dzisiejszej recenzji. Na początek, jak zwykle, szybki unboxing, czyli chciałem wam pokazać, co możecie spodziewać się, jeżeli chodzi o zawartość zestawów, czyli zawartość tego pudełka opakowania z głośnikiem, jak też zawartość tych opakowań z zegarkami. Zaczniemy sobie od głośnika i teraz zobaczcie, w tym opakowaniu znajduje się oczywiście głośnik, który w tym momencie już sobie wyjąłem, oraz takie małe opakowanie, w którym znajdziemy pozostałe akcesoria, które otrzymujemy wraz tutaj z głośnikiem. I teraz, jak widzicie, jest tutaj przewód do ładowania głośnika z logiem Hama, płaski przewód nieplątający się, to jest bardzo też ciekawe rozwiązanie, zakończony oczywiście złączem USB typu C. W zestawie jeszcze oczywiście są instrukcje obsługi, no i tutaj myślę, że takie podstawowe informacje odnośnie funkcji tego głośnika, parowania go z telefonem, z tabletem, z komputerem, tutaj będziecie mogli sobie odszukać. Tyle odnośnie zawartości tego zestawu z głośnikiem. Teraz zobaczmy sobie, co zawierają te zestawy z zegarkiem, ze smartwatchem Fitwatch 5910. Jak widzicie, ja sobie tutaj już ten czarny zegarek wypakowałem z pudełka. Tak on się tutaj wstępnie prezentuje, zaraz wam go dokładnie pokażę. Natomiast w zestawie, w pudełku, oprócz właśnie zegarka, znajdziemy przewód do ładowania. Przewód zakończony oczywiście złączem USB z jednej strony oraz złączem magnetycznym z pinami do ładowania zegarków. Oczywiście w zestawie nie mamy żadnej ładowarki. Ładujemy ten zegarek ze złącza USB na przykład komputera lub też ładowarki od telefonu. Są też instrukcje obsługi i również tutaj na tej liście języków jest też język polski, czyli w pełni spolszczona instrukcja. Ok, tyle odnośnie może tego rozpakowania, unboxingu tych zestawów. Teraz zapoznajmy się już bliżej z samym wykonaniem oraz funkcjami poszczególnych tych urządzeń. To na początek może zacznijmy sobie od głośnika. Jak widzicie, ja ten głośnik otrzymałem w kolorze białym, natomiast jest też wersja czarna, więc jeżeli ktoś by wolał w czarnym kolorze, to również będzie mógł sobie taki głośnik kupić. Za chwileczkę pokażę wam na stronie producenta, jak ten głośnik wygląda. Bardzo dobra jakość wykonania tego głośnika. Jak widzicie, pod względem wizualnym świetnie się prezentuje. Mamy dobrej jakości materiały, dobrej jakości tworzywo. Od spodu mamy tutaj nóżki podgumowane, dzięki czemu możemy postawić ten głośnik, powiedzmy tutaj pionowo. Mamy też nóżki do postawienia go w pozycji poziomej. Tak więc tutaj dużo możliwości, jeżeli chodzi o ustawienie tego głośnika. Jeżeli chodzi o rozchodnię się dźwięku, to jest 360 stopni, czyli tutaj możemy dowolnie korzystać z tego głośnika. Dodatkowo, jeżeli byśmy chcieli dokupić drugi taki sam głośnik, to możemy je sparować, połączyć razem, uzyskać tryb stereo, więc to jest też dodatkowy atut. Jeżeli chodzi o jakieś tutaj techniczne elementy na tym głośniku, to przede wszystkim, jak widzicie, dwa przyciski na tej frontowej części, power oraz tutaj tryb mode. Mamy tutaj regulację dźwięku na pokrętle, zauważcie, które znajduje się w tym miejscu. I od góry mamy wyświetlacz również dotykowy, za pomocą którego będziemy na przykład mogli zmieniać utwory na naszym telefonie, czy też na naszym tutaj laptopie, tablecie sparowanym z tym głośnikiem. Może sobie tutaj uruchomimy teraz szybko ten głośnik, przytrzymujemy przez 4 sekundy i jak widzicie, głośnik już jest gotowy praktycznie do pracy. Mamy tutaj kontrolkę od Equalizera oraz od trybu TWS. No i tutaj kolor biały nam mruga, czyli głośnik jest gotowy do pracy.
Oznaczenia tych funkcji, które tutaj widzicie na wyświetlaczu, mamy w instrukcji obsługi. I teraz tak na szybko sobie zobaczcie, jeżeli chodzi o te funkcje, to tak, regulacja dźwięku na tym pokrętle, którą Wam pokazywałem, oraz od góry tutaj regulacja przesuwania utworów do przodu, do tyłu. Na przyciskach, tym głównym power, mamy tutaj oczywiście uruchomienie głośnika, jego wyłączenie oraz też odbieranie połączeń telefonicznych, zatrzymywanie oraz wznawianie utworów. Natomiast w trybie mode mamy jak gdyby do wyboru trzy funkcje. Tryb domowy, na zewnątrz oraz parowanie z urządzeniami mobilnymi. I tutaj nie ma z tym żadnych problemów. I na drugiej stronie mamy wskazaną tą kontrolkę właśnie tutaj, którą teraz widzicie po środku głośnika. Czyli jeżeli jest kolor biały, to jest ten tryb domowy. W kolorze zielonym, jeżeli byśmy tutaj zmienili ten tryb na zewnętrzny, zauważcie, kontrolka teraz nam się świeci na kolor zielony. No i jeżeli przytrzymamy przez 2 sekundy, to przejdziemy w tryb parowania i wówczas będzie nam migała ta kontrolka obok i będziemy teraz mogli sparować ten głośnik z naszym telefonem. I tutaj macie jeszcze pokazane parowanie właśnie dwóch tych głośników, żeby działały w trybie stereo. Tutaj funkcję zestawu głośno mówiącego, ponieważ też możecie sobie w ten sposób ten głośnik wykorzystywać. No i to są takie chyba najważniejsze informacje. W tym miejscu tutaj, pod tą zaślepką, która jest oczywiście zabezpieczeniem przed dostawaniem się tej wody do wnętrza tego głośnika, mamy złącze USB typu C do ładowania baterii w tym głośniku oraz dodatkowo wejście AUX, czyli możemy łączyć się nie tylko bezprzewodowo poprzez Bluetooth, ale też za pomocą przewodu w tradycyjny sposób. Jeżeli byście potrzebowali, to również tym głośnikiem się bez problemu połączycie. I teraz jeżeli chodzi o jakieś tutaj takie najważniejsze jego parametry techniczne, to Bluetooth wersja 5.0, zasięg do 10 metrów, no i bardzo duża moc muzyczna, 24 W, to jest chyba jeden z większych atutów tego głośnika. Oczywiście głośnik ma klasę IPX4, czyli jest odporny na zachlapanie, natomiast oczywiście nie możemy go gdzieś zanurzać w wodzie. Duża bateria, 2000 mAh, to jest istotne. I pozwala ona na 12 godzin słuchania muzyki po Bluetooth oraz aż 16 godzin, jeżeli byście się połączyli tutaj przewodowo przewodem AUX. Czas ładowania tej baterii tutaj jest 4 godziny, natomiast w instrukcji obsługi pisze 3 godziny, więc to jest mniej więcej ten czas między 3 a 4 godziny od zera do pełnego naładowania, czyli tutaj również jak najbardziej akceptowalny. Ok, to teraz się przenieśmy jeszcze na moment na stronę firmy Hama, gdzie zobaczycie sobie te slajdy, które nam producent przygotował odnośnie tego głośnika. Ok, jesteśmy teraz na polskiej stronie marki Hama Mobile i teraz zobaczcie, tak wygląda głośnik Pipe 2.0 w tej czarnej wersji kolorystycznej. Myślę, że również bardzo tutaj dobrze się prezentuje, więc tutaj już wybór po Waszej stronie, która wersja Wam się bardziej podoba. Cena obu głośników jest identyczna. No i teraz zobaczmy na te slajdy, które nam to producent przygotował. Świetna jakość dźwięku, to jest ten jeden z głównych atutów, jeżeli chodzi o ten głośnik. Bardzo dobry też zasięg Bluetooth, ponieważ do 10 metrów bez problemu możemy się z tym głośnikiem łączyć i słuchać sobie bezproblemowo muzyki. Głośnik wyposażony jest właśnie w tą dużą baterię, o której Wam wspominałem, pozwalającą na 12 godzin pracy na Bluetooth. No i jak widzieliście, po złączu AUX jeszcze dłużej, bo aż 16 godzin. Zintegrowany zestaw głośnomówiący, czyli tego głośnika możecie również używać jako zestawu głośnomówiącego, czyli odbierać sobie połączenia telefoniczne, rozmawiać sobie z osobami po drugiej stronie bez konieczności trzymania telefonu przy uchu. Zestaw jest wodoodporny, natomiast jest to klasa IPX4, czyli jest odporny na zachlapania. Możemy go stosować w deszczu czy też przy basenie, nic mu się nie będzie działo, natomiast oczywiście nie możemy go zanurzać całkowicie w wodzie. Wysoka jakość wykonania, bardzo dobrej jakości materiały, to zresztą mieliście okazję przed chwileczką sobie zobaczyć, jak ten głośnik jest wykonany. No i myślę, że rzeczywiście ta jakość materiałów jest na bardzo wysokim poziomie. No i ten nowoczesny wygląd, jak widzieliście, rzeczywiście ten głośnik bardzo dobrze się prezentuje. Tutaj jeżeli chodzi o jakąś specyfikację techniczną, to praktycznie to wszystko, co Wam już podawałem przed chwileczką, może z wyjątkiem wagi, głośnik waży 580 gram. Ok, to teraz zobaczmy sobie jeszcze, jak wygląda ten głośnik już sparowany z telefonem oraz posłuchajmy sobie, jak gra. Jak widzicie, w ustawieniach Bluetooth mamy tutaj nasz głośnik. Widzimy też poziom naładowania baterii. No i teraz zróbmy sobie jakiś tutaj test, spróbujemy sobie coś otworzyć.
Jak widzicie, utwór jest zatrzymany. Teraz wystarczy, że odblokujemy go przyciskiem Power i jak widzicie, możemy go już odtwarzać. Regulacja dźwięku. Na utworu. Zatrzymujemy. Wznawiamy. Jak widzicie, bardzo łatwe sterowanie, bardzo łatwe zatrzymywanie, wznawianie, odtwarzania, zmiana utworów. No i przede wszystkim bardzo duża siła dźwięku, bardzo też dobra jakość odtwarzanego dźwięku, bardzo głębokie basy. Myślę, że pod względem muzycznym ten głośnik powinien Wam się spodobać.